Witam, TVHu 1993, kolejny odcinek Minecrafta sezonu 5. Tak więc mamy już Refinery Plus. I teraz będziemy musieli zrobić właśnie produkcję oleju. Będzie to potrzebne do lotów w kosmos, bo wiecie, paliwo jest potrzebne, a tego paliwa nie ma. No więc będę potrzebował do tego stworzyć Oil Fabricator. To zżre bardzo dużo energii, daje mało oleju, ale myślę, że reaktor podoła. Mam nadzieję taką bynajmniej. Więc ja zrobię sobie tak gdzieś około, nie wiem czy mam TNT, nie jestem pewny, chyba 4 mi wystarczą. Ja to nie wiem też czy mam, sprawdźmy co mam. Ja nie mam jednej rzeczy, nie mam coili. Zrobię stacka, żeby mieć spokój z coilami i teraz zrobimy tak, że 1, 2, 3, 4, dobra. Mamy sobie 4 te właśnie oil fabrykatory, będą one produkowały jakąś tam ilość energii i weźmy może te oil fabrykatory, jako że 4 to są, no to będzie pasowało tutaj to zrobić. Myślę, że nie ma tutaj za dużo miejsca. Jeszcze mamy miejsce pod i chyba wykorzystam to miejsce pod. Tylko że muszę zrobić dobrze dziurki. Tutaj. 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 Jeszcze tutaj, dobra. Więc te oil fabrykatory, bo nie wiem czy mogę tak bezpośrednio postawić je. Tak, mogę. Postawimy je bezpośrednio sobie pod tym. Wow, lag. I myślę, że tak będzie ok. Chociaż tu. Jeszcze tu, dobra. Mamy 4 oil fabrykatory, one już produkują nasz olej. Można powiedzieć, że ten olej jest za darmo. No bo jest za darmo, teoretycznie. Ja tu wcześniej ustawiłem to na 5 sekund. Mogę z powrotem ustawić na 1 sekundę, żeby tego oleju było więcej. Już to tak strasznie hałasuje. Dobra. Więc tego oleju się teraz będzie więcej produkować. Jeżeli tak to będzie mało. Jak widzicie, ilość jest śmieszna w produkcji tego oleju. No ale z czasem myślę, że jakoś to będzie. Ja bym to potrzebował fluid conduit albo inne rzeczy tego typu. Ale mamy fluid conduitów dużo, więc zrobimy to tak. Połączymy wszystkie fabrykatory ze sobą w taki tutaj tenże sposób. One są tu połączone wszystkie. Musimy klucza wziąć i teraz tutaj tylko jeszcze dorzucić, tak, jep, 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 yeah! I teraz tylko jeszcze wyrzuciłem klucz. Jeszcze by było fajnie, gdybym tutaj zrobił więcej miejsca. Więc zrobimy sobie tu troszeczkę więcej miejsca, nie za dużo. Myślę, że tak będzie dobrze. I tak nie będę tu przychodził, tylko jest tak ustawione, więc nie musi to być pięknie. To jest wszystko schowane. Rafineria może być ustawiona tutaj. Co prawda rafineria wymaga energii. No więc co do energii, to może być tak, że Energia. Mamy tutaj kabel i może on zostać użyty. Universal. I będziemy tu używać Basic Universal. No bo to jak najbardziej wystarczy. Ale ja zrobiłem tych kabli. Więc podłączymy sobie, pociągniemy tutaj kabla.
Okej, ciągniemy kabelka do tej rafinerii. Ups. Czekajcie, muszę to ustawić na fancy, bo coś mi laguje. O. Jeszcze trochę tutaj. Tak. Okej. No i mamy energię. I teraz nam się produkuje tutaj paliwo. Ono jest tutaj, takie żółte. Co następne zrobię? A następnie co potrzebujemy, to jest tank. Otóż ten Ender Tank jest nam potrzebny. Niestety on ma już w sobie lawę, dlatego będę musiał go jakoś wylać, tą lawę. Nie pamiętam, jak to się robiło, żeby sformatować ten tank. Nie za bardzo mi to wychodzi. No nic, pozbędę się tej lawy w normalny sposób. Gdzieś to po prostu wyleję. A nie, czekaj, to jest kolor czerwony. Czerwony kolor. Jak by ją wylać? Gdzie by ją wylać? Jak złożę? Mógłbym ją tutaj wylać. Tylko żeby ona mi się czasami tutaj nie wlała. W inne miejsce. Dobra. No dalej lawo. Okay. Ej, nie! Fuck. Wylewamy jeszcze to. Okej. I już gotowe. Więc mamy to wylane. Kolor czerwony pod fuel. Czerwony kolor. Ustawiamy sobie to. Energii tutaj coś nie starczy. I nie od góry. Nie ustawiamy tego od góry, tylko możemy tu ustawić. Łączy nam się olej. Fuck, niedobrze. Dobra. Teraz tak. Nie jestem pewny, czy mi się to uda. Od boku też brać nie chcę. No zrobimy to w ten sposób. Wstawimy sobie tutaj tank i damy sobie fluid duct. W tym miejscu powinniśmy to jakoś przestawić. Kluczyk idzie w tą. Ekstrakt bez sygnału. Ta-da! Gotowe. No i kolor czerwony mamy pod paliwo. Paliwo będzie nam widoczne. Poziom paliwa będzie nam widoczny gdzieś tu. Nie wiem za bardzo gdzie. Mogę to po prostu zrobić tak, że będzie w systemie i tyle. Ale ja nie chcę. Ja chcę, żeby to było widoczne w tanku. Ustawimy sobie to tutaj. Więc mamy tutaj paliwo i widać kolor, ile tego paliwa jest. Jest teraz bardzo mało, ale to paliwo będzie nam powoli rosnąć, więc chyba sytuacja paliwa jest ogarnięta. To paliwo będzie nam się tutaj produkowało. Co prawda oleju się bardzo mało produkuje, ale to nie szkodzi. Jeszcze tylko by było fajnie, gdybym ja tutaj ustawił. Ups, nie, źle. Gdybym ja tutaj ustawił wszystko to. To nie jest konieczne, ale nie chcę, żeby czasami ten olej tutaj po tej rurze tak, wiecie, lupował. No, teraz jest ok. Dobra. To skoro to jest ok. Paliwa nam się produkuje, co prawda bardzo mała ilość, bym mógł to jakoś zboostować. Ale teraz nie. Ile mamy energii tutaj? Energia to ciśnie z tego, bym mógł podłączyć tą, ale nam się nie spieszy. Paliwa i tak nie potrzebujemy dużo.
powoli będzie się zbierać i nie ma problemu. Okej. Okej, tak więc jak już mamy nasze paliwo, to teraz bym zbudował biogenerator razy 10. Brakuje mi tutaj biofuel, to bardzo prosto zdobyć z crushera i sadzonek, a sprawą gorszą może być trochę to. Nie wiem, ile mam żelaza. Żelaza mam dużo. Tu jest, okej. I będę musiał przygotować bardzo dużo energized alloy. To nie jest do tego przystosowane, znaczy tylko to jedno mam. A więcej, no to nie ma za bardzo. Powoli się chyba zrobi to. Więc mi się wydawało, że miałem jeszcze enriched alloy, znaczy enrichment. To nie tu. Nie. A jak tam to się nazywało? Czekaj. Mechanizm. Metalurgic infuser. Nie mam. No niestety. Dobra, będę potrzebował jeszcze crushera. Crusher, bardzo prosta rzecz. To nie było żadnego problemu z crusherem. Crusher będzie potrzebny bardzo. Naprawdę bardzo. I oczywiście nie mam tutaj czegoś takiego. Czego jeszcze nie mam? Lawy, okej, bucket. Lawę to mam tutaj. Więc wystarczy, że zrobię tak. No i crusher. Combiner. Nie, to nie. Crusher. Tak. Mamy crusherko. Crusherko kochanego. I teraz ten nasz kochany crusherek pójdzie sobie gdzieś. Byle gdzie. On nie jest nam potrzebny tak za bardzo. Tylko trzeba go postawić gdzieś. Na przykład tu. I ten kochany crusherek będzie nam robił z oak saplingów nasze kochane biomasy. Jest to coś takiego biofuel. Sprawa automatyzacji. Tak, zrobimy automatyzację tak na szybko. Bo czemu by nie? Będę potrzebował na pewno tych beczułek. Bo one są fajne, mi się bardzo podobają. Więc czemu by nie? Beczułka tu. Translocator tu. I tu. I to idzie do tego miejsca. Pięknie. I to nam się będzie zbierało. Sprawa uzupełniania saplingów nie powinna być trudna. Tylko, że ja zrobiłem tu jeden błąd. Czy nie? Ale czekaj. Mogę chyba to zrobić za pomocą. No, za prościej trochę. Znaczy, nie jestem pewny, zobaczymy. Jeżeli ja ustawię to obok i skonfiguruję tutaj, żeby. Czekaj, jaki kolor? Niebieski. Niebieski. Auto eject to też działa. Więc nie będę musiał, że tak powiem, marnować translokatora na to. A to jest bardzo dobre. Więc to zostaje tak, a translokator pójdzie pod sadzonki ze strony. O Boże, nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Z dołu. A dół to jest. Czekaj, to jest przód. Tył. Nie, dół. To jest tył. To kolor zielony. Tyłem kolor czerwony. To kolor zielony ustawiamy na czerwony. Otóż tak. Ustawiamy nasz kochany translocator. Naszą kochaną beczułkę. I ustawiamy tu. O. W ten sposób. I powinno być ok. Wszystko poszło tu. Dobra. Jest ok. Tylko, że no, jest minus tego. Taki, że po prostu
te saplingi, one tutaj będą, nie będą cały czas uzupełniane, dlatego jeszcze MS cable trzeba ustawić. Basic export, precision export. Basic też by wystarczył, ale dobra. Basic export, mamy jeszcze MS cable. Tak. Pięknie. I ustawimy tu saplingi. Ups. Nie chciałem tego zrobić. Ups. Duże ups. Bo mam tu jeszcze to, ten glas. Pau. Dobra. Jeszcze raz, tak. Ustawiamy saplingi. Niech idzie stakami, żeby się wszystko uzupełniło. I tu jest limit 64 staki ta beczka ma, więc nie będzie brało wszystkiego, co mam w tym systemie. Więc to się uzupełni samo i tak będzie działać. Bez żadnego problemu. Dobra. Ta sprawa tego jest zrobiona. O, widzicie, 64 na 64. Więcej nie weźmie i to jest dobre. Okej. Dobra. To jest. Skoro to już jest zrobione, mamy tutaj to. To teraz będziemy potrzebowali zrobić biogeneratory. A ja ich zrobię, nie wiem, 10, tak jak było napisane w zadaniu. Niestety one się nie stakują. 3, 4, 5, 6 na razie damy. 6 mamy biogeneratorów. I damy to, myślę, że tu. Jeden biogenerator, jak to wygląda? W taki sposób. Dobra, drugi. Żeby ładniej to wyglądało, nie mogę tym obrócić, mogę. Trzeci. Czwarty. Piąty. Jeszcze tu. Tak. I jeszcze więcej potrzebuję. To się bez problemu zrobi. Czemu ten deszcz pada, skoro mam go w tym totemie ustawionego, żeby nie padał. Nie mam pojęcia. Dobra. Ustawimy sobie tu więcej biogeneratorów. Tak. Nie wiem, ja to teraz robię pierwszy raz i nie wiem, czy to zadziała tak od razu. Muszę jeszcze rury pocisnąć i kable, więc trochę to może zająć mi czasu. Jak my to chcemy zrobić? Mamy tu precyzję, no fajnie. Dobra, zrobiłem to tak. Mamy tutaj Basic Universal, który jeszcze jest tutaj. Basic Universal Cable. Ustawimy to środkiem, że prąd będzie wychodził środkiem i on będzie leciał do baterii, której nie widzę tutaj. O, jest tutaj. Dobra. Ta energia będzie leciała do tej baterii. To jest ta hardened. To trochę lepsza. Ona jest tu akurat pełna, ale to się zmieni niedługo. Od góry, znaczy tu ustawimy beczułkę i to jest dobry moment na przetestowanie zdolności tych beczułek, jeżeli chodzi o teleportację. Tylko nie jestem pewny, czy na pewno chcę to zrobić teraz. To jest B-Space Upgrade? Void Upgrade? Nie. Tu ustawiamy to B-Space Barrel. To jest jakoś tak. Nie wiem, jak to działa totalnie. Ender chest wymagany jest. I to. To ja to zrobię teraz i dajcie mi chwilę. Dobra, tak więc zrobiłem już to, że beczki razem są połączone. Jest to ta sama beczka co tam. Może jak wam pokazać, jakby to działa, jak to działa.
Może ja na nowo ustawię tą beczkę, żebyście zobaczyli dokładnie, jak to jest robione, że te beczki działają, żeby nie było pytań. Więc tak, macie dwie beczki. Dobra, macie dwie beczki. Ustawiacie sobie pierwszą beczkę tam, gdzie chcecie. To jest raczej zrozumiałej. Czyli na przykład ja tutaj kładę jedną. No i teraz musimy włożyć jeden upgrade, właśnie ten perłowy. Przytrzymujecie shift, ale najpierw musicie ulepszyć beczkę do poziomu drugiego. To jest ważne. Trzymacie shift, naciskacie, trzymacie shift, naciskacie. Tutaj trzymacie shift, naciskacie prawym oczywiście zawsze. I teraz... Boże, nie ma miejsca. I teraz mamy tutaj taki widelczyk B-Space Tuning Fork, to się nazywa. To jest właśnie robione w ten sposób. I to jest ważne, to jest bardzo ważne narzędzie do łączenia beczek. Robimy tą teraz drugą beczkę. Czyli tak samo jak wtedy. Trzymacie shift i teraz jeszcze to. I teraz przytrzymujecie shift, klikacie prawym na beczkę. Pokaże wam się taki napis, że fork start resonating. Idziecie do drugiej beczki i naciskacie shiftem prawym. I gotowe. Tylko musicie być na tyle szybcy, że jak naciśniecie shift i klikniecie pierwszą beczkę, to zacznie wam tutaj pasek wytrzymałości spadać i po prostu, jeżeli nie zdążycie, to będziecie musieli na nowo. No i tym sposobem możemy właśnie mieć, że tak powiem, beczki teleportujące beczki teleportujące przedmioty. I to jest normalnie super sprawa, bo zaoszczędzi to kupę czasu. I teraz jeszcze tylko te biogeneratory, żeby ustawić, żeby działały. No to tylko zostaje nam zrobienie czegoś bardzo prostego. Nie, to nie tu. Nie pamiętam, jak to się... Kurde. Jak to się nazywało? Z Extra Utilities. O, jest, tutaj było. Musimy dać transfer node i transfer pipe, dobra. To już wiem, jak to się nazywało. Transfer pipe i jeden transfer node wystarczy w zupełności. Chyba. Ja, wystarczy. No i ustawiamy sobie to w ten sposób, że od góry. I teraz tu, tu i tu w dół. Tu, tu i tu w dół. I teraz robimy tak. No i gotowe, mamy naszą elektrownię na biomasę. Świetnie. Działa? Tylko to z przodu działa jak na razie. Bo to jednak nie jest takie szybkie, musimy speed upgrade dodać, żeby więcej tego, że tak powiem, szybciej to wysyłało. A jak to zapełni, to dopiero poleci do następnego. Ale nasza fabryka na biomasę, elektrownia na biomasę jest gotowa i będzie nam dawała prąd. Oh yeah, pięknie. Super. I ten prąd możemy potem wykorzystać na przykład olej. O, na przykład produkcja oleju. Gdzie to jest w ogóle? Dokładnie, my jesteśmy tu. Olej jest tam. Więc gdybym się postarał, to bym mógł pociągnąć kabla. Jakoś tam, bo nie chcę czasami... Tak jakoś tu. Wziął tu do przodu. A mapa. I tu gdzieś powinien być tunel. O, jest. Super. Gdzie jest tam ta fabryczka? To jest... Ja tu mam istny labirynt.
To jest tam. Dobra. To weźmy co zróbmy jakoś tak. Jakby to mogło być. Dobra, wiem już jakby to mogło być, ale trochę tego, trochę długi ten kabel by musiał być, więc nie wiem, czy chcę jednak zrobić to w ten sposób, czy po prostu przez jakby, no, wysłać energię. Chyba wysłać energię będzie lepiej. Dobra. To jest gotowe, jeszcze idziemy raz zobaczyć tutaj. Tu już nie ma niestety tego. Bo ten crusher jest trochę za wolny. Nasz crusher, więc go musimy zupgrade'ować. Ups. Właśnie ten crusher jest on trochę wolny. Jakby go tu upgrade'ować? Speed upgrade mamy? Jest duża szansa na to, że mam. Speed upgrade mam, dobra. 8 upgrade'ów max. Boom. Upgrade'y się instalują. Zobaczymy jak to z energią, bo to nie mogę przesadzić. 5, 6, 7, stój. Energia spada już. Nie, jest stabilna, dobra. Jeszcze jedna. 8, stop. Jest dobrze. Dobra, jest ok. Bo inaczej przy tych większych maszynach to trzeba jeszcze energy upgrade robić. O nie, nie, jest ok. Ale może być tak. Nic się nie stanie, jeżeli tak będzie skakało. Świetnie. Super. Dobra. To mamy gotowe. Fajnie to wygląda. Tu już nam, że tak powiem, jest to zapełnione. Tu już się zapełnia w drugim tym. Już jest pełne. Jest dobrze. Okej. Coś jeszcze chciałem pokazać, ale nie pamiętam co. No cóż. To by było wtedy na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Więc zadanie kolejne jest ukończone. 10 biogeneratorów z mechanizmu. Następne zadanie, jakie tutaj mam, no to jeszcze nie jestem pewny, za co się zabiorę. No ale cóż. To by było na tyle. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Pa, pa!